To była największa zbrodnia na ludności cywilnej podczas II wojny światowej. 76 lat temu Niemcy rozpoczęli rzeź Woli. W wyniku barbarzyńskiej akcji życie straciło kilkadziesiąt tysięcy bezbronnych mieszkańców Warszawy. Jak wyglądał dramat Woli, o tym Magdalena Bałkowiec. Rzeź Woli to jedna z największych zbrodni na ludności cywilnej podczas całej II wojny światowej. Jej kulminacja przypadła na dni od 5 do 7 sierpnia 1944 roku, 5 dni od wybuchu Powstania Warszawskiego. Górczewską 19 rozstrzelali, Górczewską 15 rozstrzelali, a przy Górczewskiej 17 zabrakło kul. I dlatego moja rodzina wyszła stamtąd. Moja siostra, ode mnie 7-8 lat starsza, miała wtedy 5-6 lat i dokładnie pamięta to, jak było. Wychodzi i tylko nie wiedziała, dlaczego ci strasznie tak wrzeszczą ci ludzie w obcych mundurach i wypędzają na podwórko, a tam już są sąsiedzi ze wzdętymi brzuchami i jakoś śpią w takich dziwnych pozycjach. Ona się budzi, bo ma takie sny. Moja babcia przeżyła rzeź Woli, więc jestem ja i mam zobowiązanie, żeby upamiętniać corocznie śladami pamięci rzeź Woli marszami organizowanymi przeze mnie, przez Fundację Janusza Kurtyki. Myślę, że powinniśmy pamiętać w skupieniu, w zadumie, zapalać znicze w miejscach do tego przeznaczonych, jakimi są tablice Tchorka na warszawskiej Woli, jak i również odwiedzić cmentarz powstańców Warszawy, który również jest poświęcony mieszkańcom Woli. Pamiętać na co dzień, edukować w szkołach, aby następne pokolenia pamiętały o tej straszliwej zbrodni. Nie ma ostatecznych danych co do liczb ofiar i ocalałych. Według szacunków w rzezi Woli zamordowano od 30 do 65 tysięcy polskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Ciała ofiar były palone. Ci, którzy nie zginęli, najczęściej byli wywożeni do obozów. Przypominam, być może to, co się działo w czasie najazdu Dżingis Hana na Dalekim Wschodzie w czasach starożytnych, ale tego nie było nawet w tej straszliwej wojnie, II wojnie światowej. I wykonawcami byli oczywiście Niemcy i to nie tylko SS, nie tylko jacyś zwyrodnialcy Dirlewangera. Rozkazy nie tylko przekazywał Himmler, ale akurat rozkaz dla oddziału Wehrmachtu wydał Heinz Guderian, marszałek III Rzeszy, który po wojnie uchodził za wielkiego wojskowego i człowieka, który w zasadzie nie podlegał oskarżeniom, a w każdym razie nie wyrokom. Równolegle w innej warszawskiej dzielnicy dochodziło do fali masowych pogromów, grabieży i gwałtów, które zyskały miano rzezi ochoty. Wymordowano ponad 10 tysięcy mieszkańców, szczególnie charakterystyczne miejsce Zieleniak, czyli dzisiejsze hale targowe przy Banacha, które są bardzo symbolicznie upamiętnione i myślę, że powinny znaleźć się jeszcze inne tablice informujące o tym, co tam się działo. A proszę mi wierzyć, że działo się bardzo, bardzo dużo złego i są na to dowody, fakty historyczne. Także dzisiaj oczywiście jest ogromny przełom w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o upamiętnianie Powstania Warszawskiego i wszystkich tych masowych zbrodni wykonanych przez Niemców i wschodnie jednostki kolaborujące. Ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. W celu upamiętnienia tamtych ofiar złożono dziś kwiaty na skwerze pamięci i przy pomniku ofiar rzezi Woli. Po 19 rozpocznie się Marsz Pamięci. Uczestnicy przejdą w kierunku cmentarza powstańców Warszawy na warszawskiej Woli. Natomiast w sobotę odbędzie się Marsz Pamięci Ofiar Ochoty, organizowany przez Fundację imienia Janusza Kurtyki. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika.